Siemanko, z tej strony Ser Misiek, a ja witam was w kolejnym odcinku z serii Mode and Blade 2 Bannerlord dotyczącym aktualizacji. Będzie tutaj informacja aktualizacji 1.5.10, która niedawno się pojawiła. Bardzo dużo zmian, bardzo dużo naprawionych błędów i no, żeby nie było za bardzo dużo, no to naprawdę, wierzcie mi, jest co omawiać, dlatego troszeczkę zmieniam technikę omawiania wszystkiego na chyba bardziej przystępną. Nie chciałbym, żeby ten film trwał nie wiadomo jak długo. Nie chciałbym was tutaj zamęczać po prostu omawianiem tego wszystkiego, ze względu na to, że no, to zajęłoby to co najmniej pół godziny, jak nie dłużej. Dlatego też robimy nową opcję, nową wersję, taką, że powiem mniej więcej pokrótce, co się dzieje, jak się dzieje i jak to wygląda, a wy sobie po prostu wybierzecie dla was najważniejsze rzeczy, będziecie chcieli się z nimi zapoznać, no to zachęcam, bo wyświetlą się pod koniec filmu wszystkie zmiany, oczywiście po polsku, czyli będą w formie tekstu wyświetlone na końcu tego filmiku wszystkie zmiany w tej aktualizacji, w tym patchu. A ja wam tutaj właśnie podczas tego filmu pokrótce opowiem, co się pozmieniało, według mnie najistotniejsze zmiany. Mam nadzieję, że taka forma wam się podoba. Piszcie w komentarzach, jak wolicie, czy wolicie od razu jakby mieć całość omówioną i tak dalej, czy wolicie jak się to wyświetla na końcu, a ja wam powiem najważniejsze rzeczy. Kto będzie chciał oczywiście posłuchać, to sobie posłucha, a kto nie, no to sobie od razu przejdzie na koniec filmu i tam będzie wyświetlone wszystko pięknie, ładnie wypisane. Co się pozmieniało z takich bardzo istotnych rzeczy? No to po pierwsze to, że można zrzec się tronu w własnym klanie, co według mnie jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Naprawdę jest to mega ciekawa sprawa, że mogę we własnym klanie zrzec się tronu, czyli jestem władcą, nie podoba mi się to, nie radzę sobie, albo coś tam się złego dzieje, to mogę się zrzec tronu. Druga bardzo ciekawa sprawa, bardzo fajne rozwiązanie według mnie też, które będzie mega pomocne podczas prowadzenia własnego królestwa, że można teraz ustawić sobie jakby zachowanie swoich klanów, czyli mamy podległe klany, mamy swoich wasali i tak dalej, to wcześniej oni sobie robili co chcieli, na zasadzie chcieli sobie wywołać wojnę, to sobie wywołali wojnę, chcieli sobie kogoś splądrować, to sobie plądrowali, chcieli kogoś najechać, to sobie najeżdżali, no i po prostu samowolka, wolna amerykanka i tak naprawdę nic się dla nich tutaj nie liczyło, nic dla nich nie miało znaczenia, no bo mieli to wszystko, wiecie, w głębokim poważaniu, wy potem się musieliście martwić, co tam się podzieje, czy sobie dacie radę, czy za chwilę nie będziecie walczyć na 5 frontów i tak dalej, no to teraz jest fajnie, bo możecie im dać zachowanie, że mają tam działać defensywnie, no to wtedy nie będą podejmować żadnych wrogich działań samoczynnie. Jeżeli im dacie, że mają grać agresywnie, no to wtedy zmienią swoje postępowanie, oczywiście będą chcieli jak najbardziej najeżdżać kogoś, grabić i te sprawy, więc wtedy na pewno będziecie mogli liczyć się z tym, że będą też napadać na innych i tak dalej. To może oczywiście doprowadzić do wojny. Będzie też zmiana w utrzymaniu zamków, w utrzymaniu armii, będą tutaj nowe też tryby wdrożone odnośnie mility. Kiedyś było tak, że to się mnożyło i mnożyło, aż nie mieli albo a co jeść, albo no, jakieś problemy nastąpiły dużo większe, to teraz jakby zmienili to na takiej zasadzie, że jeżeli nie ma pieniędzy na utrzymanie wojska, no to już dalej nie rekrutują, bo nie ma za co, a z drugiej strony jeżeli nie wystarcza na żołd, no to 5 żołnierzy codziennie opuszcza daną armię czy tam dany garnizon, co też moim zdaniem jest bardzo fajnym rozwiązaniem, naprawdę według mnie ciekawa sprawa. Naprawili trochę jednostek, trochę je zmodyfikowali, trochę je tam urozmaicili, pozmieniali kilka rzeczy na zasadzie
wyposażenia, na zasadzie zachowania jednostek i tak dalej. Poprawili oblężenia, ponaprawiali handel, naprawiono błędy chociażby co do sprzedaży, co do właśnie zachowania jednostek. Fajne też jest to, że naprawili jakby wyszukiwanie punktów na mapie, ogólnie mapę też poprawili, optymalizację zrobili do poruszania się po mapie, do jednostek pododawali też optymalizację co do zachowania działania podczas bitwy i tak dalej. Też jest to fajna sprawa, że teraz naprawdę te jednostki gdzieś tam się nie gubią, jakoś nic się z nimi mega poważnego złego nie dzieje i potrafią znaleźć gdzieś tam drogę, jak mają jakieś tam, używają jakichś taranów, no to jakby stoją przy tych taranach, nie wsiąkają gdzieś tam w ziemię i tak dalej. No różnie to bywało, jak sami możecie się spodziewać, nie było kolorowo, czasami gdzieś tam ktoś tam coś tam zrobił albo gdzieś tam wszedł, że nie mógł wyjść, bugowało się gdzieś tam przykładowo jakieś tam bronie oblężnicze gdzieś tam nie atakowały tak jak miały, albo gdzieś tam strzelały w powietrze i tak dalej. Dużo różnych dziwnych rzeczy się działo i te rzeczy złe, negatywne zostały wyeliminowane. Czyli teraz przykładowo katapulty nie nawalają w swoje tam jakieś umocnienia. W ogóle też było tak, że przykładowo wrogowie jak gdzieś tam dostawali bęcki przy oblężeniach, to potem nagle co dochodzili do wniosku, że jednak porzucają to oblężenie, pomimo tego, że mieli mega, mega duże siły, no to jakby odpuszczali, no bo mieli duży współczynnik rannych, no i przez ten współczynnik rannych jechali gdzieś tam się leczyć do jakiegoś miasta. No i śmiesznie to potem wyglądało, no bo przykładowo armia 800 chłopa, w mieście było, nie wiem, 100 defendersów, oblegali te miasto przez, nie wiem, ileś tam dni, no i odpuszczali nagle, bo się okazywało, że ząb. Dobra, dawaj, zaraz my też tu ruszymy. Albo też ich też obijemy trochę jeszcze, zanim podejdą. Oczywiście, jak to zwykle bywa, skille postaci, statystyki, perki też zostały poprawione. Wiele rzeczy zostało pozmienianych in plus. Naprawdę deweloperzy cały czas dbają o to wszystko. Dyplomacja też się poprawiła. Jakby teraz te kraje też się inaczej zachowują. Wszystko inaczej wygląda właśnie pod kątem ich tutaj działania wojennego i tego wszystkiego. Jest to dużo bardziej jakby zbalansowane. Nie tak, że dzisiaj wypowiadamy wam wojnę, a jutro już zawieramy pokój i tak dalej. Jak walczyliśmy, no to walczymy, aż coś się podzieje. Nic się nie dzieje, no to zaprzestajemy walki i tyle. Piękny oddziałik rozniósł wroga. Ja was oczywiście zapraszam, zachęcam do tego, żeby oglądać moje serie. Mamy dwie serie z Bannerlorda. No i teraz wyświetlą wam się tutaj wszystkie zmiany opisane. Także zachęcam, żeby przeczytać, żeby się zapoznać. Dużo właśnie ciekawych rozwiązań, dużo nowości. No i mega mnie to cieszy, że cały czas dbają o tą grę. Poprawili też optymalizację DLSS i te sprawy, także powinno wam się grać lepiej. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzach, a ja zachęcam do grania, bo gra jest naprawdę fajna. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się.